Dzień dobry, Dymitrze. Dzień dobry, Łukaszu. Powiedz mi, Dymitrze, czy znasz taki teletyp, jaka tu melodia? Tak, gram tam często na cytrze. Na cytrze. Ale sprawdzaj, co to jest ten cytr? Cytra. 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 To jest taka wiolonczela, ale pozioma. Tak. Szarpane. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj będziemy robili jaka tu melodia, ale od tu. Wbijajcie na Instagrama i wbijajcie na TikToka, bo będą tam shortsy z tego naszego dzisiejszego, z tej naszej dzisiejszej rywalizacji. Czyli co, podsumowujemy? Jaka to melodia od tyłu? Zgadujesz, naciskasz. I wygrywam. I punktacja. Dobrze, zacznijmy. Błędna? To oczywiście minusik, nie? No, dobra. No to zaczynamy. A, i mamy jeszcze dzisiaj prowadzącego Maćka. Dzień dobry, witam serdecznie. No, wszystko się zgadza. I tu jeszcze mamy Przemka, ale to zobaczycie na backstage'u. Zaczynamy. Zaczynamy. Pierwsza. No. Ja pierdolę, ale to trudne jest. No to jest bardzo znane. Jest to. Ty to w ogóle. Jak nie będziesz wiedział, to zróbmy tak, że wtedy może odebrać. Ale czas, jakieś 5-5. No tylko tytuł będzie mi się powiedzieć. Chcę gdzieś wejść tu. Z tobą na chacie. Tak. Kurde, ale żeś doszedł! Jak nie będziesz wiedział, to wtedy przechodzi na Łukasza, zrób to. Dobra, jaka to melodia. Super. Wow, jaka rozpiska, ja! Czyli się będzie mylił. No! Dobrze! Dobrze, Sierściu. Z tobą na chacie. Wy w ogóle, moi drodzy... Ostatnio cały czas. Moi drodzy, w ogóle nie wiecie, ale z nami jest była gwiazda reklam. Tak. Poczekaj, ja się o tym dowiecie. Kiedyś się o tym dowiecie. 1-0. Kurde, ale trudne to jest. Zgubna konkurencja. Ale strasznie to jest zgubne. I to nie jest... To jest refren? To jest pan coś z pana Kleksa? Ale to ja nie znam tytułu. No. W tej naszej bajce, pan Kleks? No, witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Po jeden. Po jeden. Ale to jest kurna... To ja nie znałem tego. Nie znałeś tego? Teraz jest... Witajcie w naszej bajce. Nie, to nie zagra na fujarce. Dobra. Bawcie się razem z nami, moi drodzy. Więc jesteśmy na teraz, jest 2-1. Nie, 1-1. Po jeden. Ten, dobra. 1-1. Może być sam wykonawca? Może być. Nie, no jak? Nie? No gdzie, no sam wykonawca, no to dobra, Michael Jackson, nie. 10 płyt. To ci podpowiem. No ja wiem, kto to jest. Ale tytułu nie znam. Wyłącz już, poczekaj, bo to już miesza. Ten jeden moment. Ale kto? Wersa. Ten jeden moment. Ale widziałem jak się kotłowało. Ja początku myślałem, że to jest Sanak w ogóle. A ja to skojarzyłem tylko dlatego, że to opuszcza, że dziadostwo ten jeden w filmie. Moment. I mówię, kto to był? Kto to był? A! Wiem. Kotuje się od Dymitra, zdaj mi czapkę, bo przepalić ją. Kurna, no. Dobra, najwyżej będę miał minus, daj pauzę. To jest Polonez? Tak. Ja pierdolę. To ładnie. To ja buszowałem bardziej w herbach, może w hymnach. No ale to tak brzmi trochę jak hymn, no tak ma. Fajna ta w ogóle konkurencja. Fajna, fajna, no. Fajna. Ale trudne to jest. To jest plus i minus? Tak. Plus i minus to jedyne, to co jest, słyszę. Pan Pofonika? Tak. Nie, aha, to jest kaliber 44. Kaliber! Słowa są od tyłu tak. Ułożone. Kaliber 44. To nie znałem. To się znałem, piosenka, ale piosenki. Bo plus i minus. Całej nie słuchałem. Bo plus i minus. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Słuchałem kiedyś. Wena, zajebisty kawałek. Dobra. To było dobre. Fajne panowie, z różnorakie. Muszę patrzeć mnie? To jest oczywiście, że nie. Bo to jest... Potrzebowałeś to jest disco polo? No to jest vibik, tylko jak to się nazywa? O nie, ona tańczy dla mnie tylko... Być. 10. Jak wódka? Ona działa na mnie jak... I tak jest tytuł? No. Tak jest tytuł. Kurde, po trzy... Kurcze, ona działa na mnie jak... Nigdy nie mogę zrozumieć, bo cały czas mam w głowie, ona tańczy dla mnie. Mylą mi się te dwie moje ulubione piosenki ostatnimi czasy. Ty, ale ty też jesteś taki... Po trzy. Rozwalony trochę tym, że tutaj jest tak od tyłu? Nie potrzebowałeś męskiego głosu w tej piosence. Ona działa... Mojego ulubieńca. Mojego ulubieńca. To jest jak jakaś polenda. Przewinę kawałek. To jakiś chór śpiewa, nie? Tak, tak. Się już mi głowa boli od tego. No, czekaj. To nie jest mam mi... jeden traf, ale... A jak to jest dla mnie minus, czy przechodzi tak, na przeźwika? Nie, no minus, jak źle odpowiesz, to minus. No to nie, to nie chcę. A nie lepiej, żeby przechodziło? Lepiej, żeby przechodziło. Bo tak jak chyba jaka to melodia tak jest, no nie? No, ale tak, wtedy, no. A nie wycofuje tak. Się do tyłu wtedy? No blokuje mi wtedy ma nie ruszy, ale to... No to odsuniemy po prostu Dymitra pod okno. To jest super w ogóle, że my gramy w teleturniej i na bieżąco tworzymy zasady. No to jest fenomenalne. Tak jest, rzeczywiście, że... No. On się wygasza. On się wygasza. Na jedną rundę. Tak. A ty masz jakiś pomysł? No ale... Coraz bardziej od niego odchodzę, ale... Będziemy musieli cię do tyłu. No. I gasisz, A teraz jak jest? Bo jest trzy. Stara, wróci. Dobra, kurde, Bogu rodzica. Nie? To nie, no to... czy to jest hymn polski? Tak, do polskiego. Hymn polski. Hymn polski? No. Dobra, wiem, Bogu rodzica. Dobrze powiedziałem? Polski. Nie, ma to fajnie na tym pewniaku. Dobra, nie. Dobra, jest beko. Rodzica. Musisz iść do tyłu teraz. No to ja teraz jestem tak i teraz jest no. Tak, że... Że tylko ja mogę zgadnąć. Tak, dokładnie. Ale to musisz dalej. Bo ciebie mi... O, bo cię już nie ma. I uwaga, teraz leci. Ja zostaję sam. No. To ja tak. Czy mam wyjąć skorzystać z suflera? Ty wiesz co to jest? Słuchaj. Jesteś szalona, boys! Jest, dobrze! Wracasz. Cześć. Same nasze przeboje! U mnie się mówi na to ciasny ruch, ale to jest jeden ruch! Rezi? No. No. Tutaj właśnie, ale patrz, że ten autotune nawet dobrze brzmi od tyłu! Powiem ci, że stajesz się ekspertem polskich... Polskich YouTube'owych wykonawców. Tak, nie! To może zaraz jakiś kawałek Gen Z poleci, będziesz też miał szansę się wykazać. Ja pierdyle! Zaskoczyłeś mnie. No bo to jest jak to puszczają kurde 20 razy na dzień, to człowiek jest obeznany z tym kawałkiem. Ale jest chyba też we Wrocławiu nagrywa, nie? Tak, tak. Ma siedzibę tak, we Wrocławiu. No. To co? No to co? Pozdrowienia Rezi! Dobra nuta! 8 do 8? Może 4 do 4, tak? Tak jest. A ile jest kawałków w ogóle? Jeszcze trochę mamy. Aha. Nie znam tytułu. To jest Miley Cyrus. Tak. Na 100% i to jest Flowers. Dobrze. Kurde! Tam był ten jeden moment, gdzie można było wychaczyć. Ten jeden moment był tylko raz w teleturnieju. Ciasny moment. Zaśpiewaj. No właśnie, ty nie mogę... Flowers... Ja bym chciał zaśpiewać, bo ja lubię śpiewać, ale... Lepiej nie śpiewaj. Ale nie mogę. Jak zaśpiewasz, to cię cofamy do tego. Na dwie rundy. Na dwie rundy. Nic nie rób tego. No proszę.
Erotyczny piw-paw, ona ma 5 złotych. Powiem ci, powiem ci, Dymitr. Co ty, że jest wpisał mi? Ile miałam punktów? 6. Aha, dobrze. Powiem ci, Dymitr, przerażasz mnie. Dlaczego? Bo uwaga, bo leci numer... muzyczne są takie... To jest lepsze! Powiem ci, ale wiesz, jak słuchasz tego 10 razy, to... Na Spotify słuchasz tych kawałków. Nie, słucham tego tu. Ale nie, to słuchałem na Spotify. Jak to leci? Jak leci ten kawałek? Erotyczny piw, paw, ona ma 5 zł. Czy ona nosi rajstopy. Złota na rajstopy. Uwaga, będzie proste. No. Jak ten, kiedy... Snoop Dogg, Dr. Dre, Steel Dre, motherfucker. Dobrze. Ja pierdolę. No. Mezo i Liber. Polskie hip-hop-olo! Ja mam, w ogóle mam taki mętlik w głowie przez tą muzykę, że to jest szok. Lećmy, no. A ja nie znam tytułu. No to kawałek dokładnie sam. Nie, dobra, ja nie wiem, wiesz? Nie. Coffee Dance. No właśnie. Nie wiedziałem. Coffin. Coffin. Bo to jest taniec na trumno. Ten czarnoskórzy. Wywijają z trumno, ale ogólnie chciałbym mieć taki pogrzeb. No. Tą Biblę kręcaj? Tak. Kurde! Chciał. No. Pozdrawiamy pana Skawińskiego. Był u nas, jak nie widzieliście, podcast na bez tajemnic. No, to jest tam. To jest świąteczna piosenka. Ja pierdyle. And in a Christmas to you. All I want for Christmas no. with you. No, dobrze. Wyśpiewamy! Wyśpiewamy! Ona tyle kasy na tym kawałku zgarnęła. Ile tantiemów ona ma odbyć? Ale macie parzystą czy nieparzystą? To już ostatni numer. Ostatni numer? Jak kurde... My heart will go on! Wiedziałeś! No. Ale ty to znałeś? Nie, czy to Titanic? No, Titanic. Titanic, no. Bo to jest Titanic. Celine Dion, zaśpiewaj. No to będzie od razu go odsuwaj. Before I wanna, I see you. O, ładny głos. I feel dziękuję, no. Mocny. No. Gratuluję, Dymitr! Basowy. Dymitr, jak patrzę na naszą magiczną tablicę, jest 8. Dobrze liczę? Tak. 6. 8 do 6. Dobrze. No jesteś mistrzem muzycznym. Ale ja nie jestem właśnie. Kurna. To jest najlepsze to, że ja się nie czuję w tym w ogóle mocny. Bardzo. Mega na farcie. Ja powiem ci, super się bawiłem. Ja też. W ogóle też. Wyłączyłem się na te, ile to trwało? Z 25 minut? 30 niecałe. I no. Jakby czas mi się zatrzymał, zajebiste flow. No, fajne to jest. Fajne to jest. Fajne. Jeżeli dla was też to było fajne, piszcie w komentarzach, a zrobimy tego więcej. Jeszcze kwestia tylko postprodukcji, jak my to zmontujemy do cholery jasnej. Nie będzie problemu. Nie będzie problemu? No to nie będzie problemu. To jest sama. No ja uważam, że tym jednym momentem powinniśmy zakończyć tę cudowną jakże produkcję. Dziękujemy bardzo. Piszcie, jak wam się podobało. Trzymajcie się. I brawa dla Dymitra. I ten jeden moment. Na razie, chłopa, pa!